W Miradowie powstał ważny obiekt. Jest nim świetlica wiejska wraz z placem gier i zabaw, które mają służyć mieszkańcom wsi. To idzie z takiego projektu mojego, który realizujemy tam, gdzie nie ma szkoły, to powstają te świetlice, które mają spełniać tą rolę środowiskową. Ona jest pięknie akurat tu w Miradowie położona, bo w środku jakby osiedla, więc i nadzór lepszy, ale też dostępność. Jest to z infrastrukturą, czyli z chodnikami tu również połączone i z placem zabaw. Cały koszt prawie 300 tysięcy. Oczywiście, jak wszystkie projekty, przeważnie korzystamy również z środków unijnych, tu z rozwoju obszarów wiejskich. Ten akurat projekt około niecałe 300 tysięcy złotych, dofinansowanie z tego projektu 50%. Z nowego obiektu najbardziej zadowoleni są mieszkańcy Miradowa, którzy przygotowaniami do uroczystości otwarcia obiektu pokazali, co znaczy dla nich nowa świetlica wiejska. Dla nas to jest chluba, że coś mamy, pierwszą imprezę po długiego czasu i jest wizytówka Miradowa i wizytówka gminy Zblewo będzie. To dzięki projektom, znaczy byłej sołtys, pani braci Jankowskiej, pani Ewelinie Bzdęk i panu Markowi Gołyńskiemu, oni zainicjowali tą całą inicjatywę budowy salki wiejskiej. No i teraz ja jestem od marca sołtysem, pociągnąłem do reszty, między dzięki Jurkowi Szarmachowi, panu wójtowi Krzysztofowi Trawickiemu i wykonawca pan Wildman Jan i jego żona, która też fajnie wszystko poprowadziła nam. I powstał ten plac zabaw, ta ładna, piękna sala tutaj, co jest, mamy. Ja myślę, że to będzie wypoczynek dla nich, bo to jeszcze nie koniec wszystkiego, to jeszcze będzie ławki, zażywienia. No i myślę, że oni sami czynnie będą się przy tym placu dzieci no, współpracować razem, nie? To będzie takie serce Miradowa po prostu, nie? Po uroczystości otwarcia obiektu miał miejsce festyn rodzinny.